Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. To powitanie, które mniejszym czynię, ma miejsce w bardzo specyficznej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji i oczywiście w nowej sytuacji liturgicznej, bowiem rozpoczęliśmy owszem nowy miesiąc, trzeci etap roku pańskiego 2022, etap o tytule marzec, ten właśnie marzec, który będzie już miesiącem, który już jest miesiącem, który zakończy porę roku zimę i rozpocznie kolejną porę roku, czyli rozpocznie wiosnę. Póki co jesteśmy jeszcze przedwiośni, bowiem dzisiaj mamy szósty dzień tegoż miesiąca. Jest to pierwsza niedziela tegoż miesiąca, niedziela kaziukowa. Wiedzą Państwo, że w parafii świętego Kazimierza odbywa się właśnie coroczny jarmark kaziukowy. Bardzo serdecznie niniejszym zapraszam. Jeżeli Państwo oglądają to wcześniej, przed niedzielą, to oczywiście bardzo proszę skorzystać z zaproszenia. Msze święte, tak jak każdą niedzielę, otwarcie o godzinie 9. Msza święte oczywiście, potem ulica Patli i tam oczywiście stragany i te wszystkie rzeczy, które będą nam towarzyszyły podczas właśnie takiego jarmarku. Pamiętamy, że jest to atmosfera wielkopostna, więc nie będzie tańców, nie będzie takich radosnych śpiewów, ale myślę, że na tyle, na ile pozwolą nam czasy, na ile pozwolą nam warunki, będziemy przeżywali to w atmosferze tradycji, tej tradycji, którą nie tylko trzeba szanować, ale którą też trzeba kultywować i trzeba w jakiś sposób nią żyć, bo tradycja święta rzecz. Zatem oczywiście jesteśmy na jarmarku kaziukowym. Poza tym, kochani, rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny. Niedawno rozpoczęliśmy go środę popielcową, pierwszym dniem właśnie takiego czasu i jesteśmy w czasie tym, który jest czasem, który pozwala nam patrzeć na krzyż, na tajemnicę krzyża, który pozwala nam patrzeć na krzyż, na którym znajduje się Jezus Chrystus, na którym zawisło zbawienie świata, czyli nasze zbawienie. Właśnie czas Wielkiego Postu to czas wpatrywania się w mękę Chrystusa, to czas rozpatrywania tej męki i czas modlitwy do Jezusa, który cierpi za nasze grzechy, to czas wołania do Niego, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. To wołanie wielkopostne w tym czasie, który przeżywamy obecnie, nabiera takiego szczególnego wymiaru, bowiem jak wiemy, jesteśmy w atmosferze wojny. Zobaczmy, co się dzieje na wschodzie. Zobaczmy, co przeżywają nasze siostry, nasi bracia Ukraińcy. To jest naprawdę, mówiąc językiem poety, ból w ból. My żyjemy na początku XXI wieku i miał być to wiek cywilizacji miłości. Okazuje się, że jest to wiek cywilizacji nienawiści, cywilizacji wojny. To straszne. To naprawdę bardzo straszne. Nie tylko tym ludziom współczujemy, ale jesteśmy z tymi ludźmi. Modlimy się za nich i pomagamy im na różne sposoby. Oczywiście, jakie to są sposoby, wiemy o tym z mediów. W te sposoby to oczywiście ta pomoc materialna. Przybywają do nas, do Polski, do naszego miasta Suwałki, do różnych miast uchodźcy. Przybywają kobiety, młode kobiety, kobiety będące w stanie błogosławionym, przybywają razem ze swoimi dziećmi, przybywają różne osoby, czasem osoby starsze. Te osoby czekają na naszą wyciągniętą dłoń, nie pusto dłoń, ale dłoń pełną miłości, tej miłości konkretnej. Modlitwa, post, jałmużna. Proszę Państwa, zobaczmy, te słowa, które nam towarzyszą w Wielkim Poście, zwłaszcza to słowo jałmużna, ono nabiera szczególnego wymiaru, ono nabiera szczególnej takiej treści. To właśnie ta jałmużna, to właśnie ta nasza pomoc. Pomagamy tym ludziom, jak słyszymy zbiórki w kościołach, jak słyszymy różnego rodzaju dary, poszczególne instytucje, straż pożarna, straż ochotnicza, czy jakieś tam jeszcze inne podmioty, zbierają właśnie te rzeczy i są one przekazywane tym właśnie ludziom, którzy czekają na nasze serce, którzy czekają na naszą otwartą dłoń, także na naszą otwartą kieszeń i na nasze, kochani, też otwarte mieszkania, bo oni czekają i przybywają do nas nie po to, żeby tutaj było im zimno. Przybywają jako brudni, jako zaniedbani, jako niewyspani, jako głodni. Mamy ich nakarmić, mamy ich przyjąć, mamy im pomóc tak, jak od nas tego domaga się Jezus Chrystus. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Kochani, właśnie Chrystus dzisiaj staje przed nami w osobie tej młodej matki, tej młodej kobiety, Ukrainki, tego małego dziecka i mówi do mnie, mówi do ciebie, siostro, mówi do nas, jestem głodny, daj mi jeść, jestem brudny,
domu imię, jestem bezdomny, daj mi dach nad głową, jestem nieubrany, jest mi zimno, ogrzej mnie. To właśnie są to słowa bardzo bolesne, ale bardzo realne. Słowa, które rzeczywiście, jak powiedziałem, w tym czasie stały się słowami pełnymi, pełnymi tej właśnie miłości, którą chcemy, nie tylko chcemy, ale otaczamy nasze bracia, jak powiedziałem, naszych braci, nasze siostry Ukrainki. Modlimy się w ich intencji i pomagamy, kochani. Poza tym jest to właśnie dzień, kiedy, czy to jest ten czas, kiedy to właśnie patrzymy na Chrystusa i kiedy modlimy się poprzez takie różne bożeństwa wielkopostne, gorzkie żale czy droga krzyżowa. Zachęcam proszę Państwa, żebyśmy brali udział w tego rodzaju modlitwie i żebyśmy poprzez tę modlitwę też łączyli się z naszymi braćmi, z naszymi siostrami, żeby oni poczuli naszą polską tradycję, naszą polską kulturę, naszą polską gościnność, naszą polską otwartość na tych, którzy właśnie tej otwartości tak bardzo w tym czasie potrzebują. Jest to, proszę Państwa, nasz obowiązek, nie tylko jako ludzi wierzących, ale w ogóle jako ludzi. Zechciejmy z tego obowiązku wywiązać się naprawdę na piątkę, może nawet na szóstkę i czynimy to. I z tego mamy być dumni. Zobaczmy, nawet papież nas pochwalił, nas Polaków, że jesteśmy właśnie tutaj tak bardzo mocno obecni w tego rodzaju dramacie wojny na Ukrainie. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela to jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu i gdy będziemy się, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto one. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Kochani, jest Ewangelia o wiele jeszcze dłuższa. W każdym razie przesłanie tej Ewangelii jest następujące, że Jezus jest kuszony przez szatana. Jezus jest kuszony przez szatana różnego rodzaju propozycjami, takimi kuszącymi propozycjami. Jezus jest głodny, więc mówi szatan, jesteś głodny, więc spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. I wtedy Chrystus odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Właśnie my też jesteśmy kuszeni. Kochani, tak jak Jezus, oczywiście może nie w ten sposób, ale jesteśmy kuszeni propozycjami tego świata. Może mamy taką pokusę, że nie dajmy tym ludziom, prawda, no ja nie, bo ja nie mam pieniędzy, bo ja nie mam jakichś tam jeszcze innych rzeczy, które mógłbym ofiarować tym właśnie uchodźcom. Nie ulegajmy tego rodzaju pokusie. Chrystus mówi do nas, że bądźmy silni, bądźmy odważni, nie dajmy się zwyciężyć złu, bo pokusa to jest właśnie to zło. Nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężajmy. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, módlmy się o pokój na świecie, módlmy się o pokój na świecie i na Ukrainie, do Jezusa Chrystusa cierpiącego, do Jezusa Chrystusa księcia pokoju, żeby właśnie ten pokój, który został tak bardzo mocno zachwiany, który jest tak bardzo mocno niszczony, żeby on powrócił, żebyśmy mogli rozwijać się w normalnym świecie, w normalnej Polsce, w normalnej Europie, zdrowej Europie, pełnej pokoju i pełnej miłości, tej miłości wzajemnej, tej miłości przebaczającej, tej miłości, która przychodzi z góry, a nie która przychodzi z naszego serca, często jako miłość egoistyczna. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.